Partnerem kanału jest grupa Flying Atom, oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. W naszych placówkach i sklepie online możesz kupić akcesoria i gadżety związane z kryptowalutami. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy! I witam tam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Dzisiaj przewidywania Da Vinci, pojawił się dosłownie 2 godzinki temu, czemu nie? Może tutaj czegoś innego się dowiemy, jeżeli chodzi o cenę Bitcoina. I ciekawie tutaj mówi też o centralnych 18 bankach, które mogą mieć już niedługo problem, jeżeli chodzi o repo, czyli dodruk pieniądza. Zobaczymy, co się dowiemy. Sure. Like, let's take a look at the chart today and you can see just dark clouds on horizon here. I mamy ciemne chmury nad horyzontem. I mean, just like we are collapsing. And widzimy, że prawdopodobnie będziemy jeszcze dalej spadać. And you know what? I get a lot of emails and messages on Skype and mam wiele maili na Skype'ie i tutaj na Telegramie, powiedzmy. I każdy jest smutny. Sentiment that I'm getting here is worse than when we were at 30, 3100. I sentyment, który mieliśmy w zeszłym roku, gdy byliśmy w granicach 300, jest zupełnie gorszy w tym momencie niż w owym czasie. And this is the year at, I think, one year to date, I think we were at 3100. And today, and people were a lot more happier and optimistic back then. Rich is bullish, Da Vinci, right? So, i ludzie są mniej optymistycznie nastawieni jak wtedy. So I'm thinking we have to be closer to the bottom than the top. I wydaje mi się, że jesteśmy, dzięki temu, że jest tyle tej krwi na ulicy, jesteśmy bardzo blisko najniższej ceny Bitcoina niż, powiedzmy, najwyższej. But honestly, I think we still have to do a little bit more bleeding. We need to get rid of all the weak hands. I wydaje mi się, że jeszcze powinniśmy mieć tutaj spadki, jeszcze więcej krwi na ulicy powinno się rozlać, żeby te słabe ręce po prostu się wyprzedały. Completely. And so I wouldn't be surprised if we take us all the way down to this level here. I nie zdziwię się, jak dojdziemy nawet do tego poziomu 5400. Which is the 78.6. To jest 786 na Fibie. I want to make the people watching now aware of something. And I want to make you aware of the fact that this green zone here is the long-term buying zone. Da Vinci actually pointed out more than half a year ago. Pamiętajcie, że ta zielona zona, czy ten obszar zielonego prostokąta, to jest obszar, który Da Vinci zarysował ponad pół roku temu, jeżeli chodzi o spokojne zakupy Bitcoina. Gdzie byliśmy bardzo smutni, że wyszliśmy poza tą właśnie zonę. So no going back, just wanting to be a little bit positive. If you are dollar cost averaging, or if you are planning to decrease your average cost of buy-in, I mean, the long-term buying zone might be the best opportunity to do so. I jeżeli na przykład uśredniasz cenę albo chciałbyś zrobić ponowne zakupy, może właśnie ta zona długoterminowa spokojnych zakupów zarysowana na zielono jest odpowiednim wyborem. So being in that green little dot here might be even something positive if you want to watch it from a positive side. Jeżeli chcesz, to oczywiście spoglądać na to z tej pozytywnej strony. So yeah, Da Vinci, the stage is yours again. Yeah, so that's correct. I mean, this is part of, there's two long-term buying zones. There's one here because this is the overall long-term zone from the 20,000 top. I pamiętajmy, że to jest ta długoterminowa spokojna albo spokojny obszar zakupów Bitcoina, który zarysował się już, powiedzmy, od momentu tych 20 tysięcy dolarów w granicach Bitcoina. And this one's from the $14,000 top. So we're gonna... A ta jest niżej zarysowana, powiedzmy, od 14 tysięcy, czyli widzicie, że jedną zonę tu macie szerszą, ta jest od 20 tysięcy, a druga węższa od 14 tysięcy. Stick with the $14,000 top one on this chart here, on this Bitstamp chart, and you can see that we're going to be probably coming down
It would be nice if we bounced off of this trend channel here, making on a daily basis, making a. I prawdopodobnie będziemy spadać tutaj do właśnie tych niższych rejonów. Miejmy nadzieję, że odbijemy się od tego tutaj kanału spadkowego na chwilę. Making a little bit of a lower low, but a definite divergence, and then going, and then seeing if we can break. This here, let me just make this a little bit bigger because I'm sure you guys are losing it here. I możliwe, że pojawi się dywergencja. So if we go just a little bit just to this trend line and bounce on this off this trend line the next few days. And then, i co by się wydarzyło, jeżeli byśmy się na przykład odbili od tej linii trendu przez kolejne parę dni? And we break the 7800. We can all get bullish again. Pamiętajcie, że jak uderzymy w 7800, czyli tutaj jest zarysowana ta linia, możemy na spokojnie sobie tutaj powiedzieć, że coś ciekawego się dzieje z ceną Bitcoina i możemy być pozytywnie nastawieni do ceny. Oczywiście musimy poczekać. I think that would really help out the Bitcoin's bullish case if we could break here, especially since it would kind of make a W depending on how this wick shows up on the daily. If we get bardzo możliwe, że zarysuje się tutaj ta formacja W, litery W. A decent W here, that could indicate a very serious bull run. I to może wtedy powiedzieć o tym, czyli to ta litera W, która by się tutaj zarysowała i odbicie do 7400, mogłoby to nam powiedzieć o faktycznie jakimś mini bull runie, czy powiedzmy pozytywnym odwrocie sytuacji. If we can do that, but that's a lot of if. Ale to oczywiście dużo. Jeżeli, albo czy. Yeah, highs are always kind of bullish, right? Yes, but we're moon boys here, so yeah. Pamiętajcie, że my jesteśmy tutaj moon boyami, więc zawsze pozytywniej podchodzimy. We want to think positive, right? I chcemy myśleć pozytywnie. We want positive. Exactly. Dokładnie. It would be nice if bounce off of this trend line, but I doubt it. Miejmy nadzieję, że odbije się od tej długiej purpurowej ceny, ale mam pewne wątpliwości. This is the one that is most likely going to bounce off of if it does do any kind of bouncing. I wydaje mi się, że bardziej od tej niższej linii będziemy mieć tutaj odbicie, jeżeli w ogóle jakiekolwiek będzie. Going down to the lower time frames, things are a disaster. Jeżeli chodzi o mniejsze przedziały czasowe, czy powiedzmy no, inne wykresy, które są na innym interwale czasowym, one też nie wyglądają za ciekawie. I wish we can like come up with a trade. We've already broken down again. There is no trade. W tym momencie nie ma raczej trade'a, żeby wejść do. Just yet. Maybe we can. There is nothing here. We've already broken down. We have to like wait for the market to give us something. I did jump into a trade. Tried to jump into a trade. Ja próbowałem wejść w trade'a też wcześniej. And as you can see here, I did not get in. You can see my trade was yesterday. I set it up here for yesterday. I wczoraj ustawiłem go na 6,943 dolary, ale cena nie doszła do portu, można nazwać, jak to mówi często Da Vinci, więc nie udało mu się zrealizować. Cena zawróciła i nie miał trade'a. And I was hoping for the money to come to me and give me an entry point, but it didn't quite do so. I mean, guys, look at it. You see the green wick here on the upside? The price was so close coming to his entry. I mean that. I widzicie tą świecę, że bardzo blisko dochodziła ta cena do wejścia Da Vinci'ego, ta długa zielona świeca. Would have been the perfect trade once again, Da Vinci. I to by był perfekcyjny trade, tylko nie wiemy, czy chciał shortować, czy longować. Fajnie, jakbyśmy się dowiedzieli. Because just like you are here on the 30 minutes afterwards, the price was dumping AF, man. So actually, that was a very nice entry. You were just like $10 away. Tak, raczej by tutaj chciał shortować przy tej cenie, bo 10 dolarów mu zabrakło, żeby zszedł z tą ceną, tak jak tutaj dalej się to wydarzyło. So guys, make a screenshot of that. I mean, it looks just perfect. But yeah, even more important, Da Vinci, you said right now there is not a trading setup, but we have a few different support levels to look at. The one was at 6,500-ish at that trend line and one. Okay, teraz mówisz, Da Vinci, że nie ma może wejścia w trade, może lepiej tutaj, jeżeli nie ma wejścia w trade, to jest pewnie stablecoin, także pewnie o tym wiecie.
Ale mówiliśmy też o innych cenach, przedziałach cenowych. 6500 był taką ceną. Everyone who's interested in that, once again, we will share this trading setup on Telegram. The link is in the pinned comment down below. But what is actually your game plan right now? Jaki masz teraz game plan? I mean, if I were, if there's a, I mean, it's too like for me looking at the hourly, you're on. There's more room for it to dump. Widzimy, że mamy więcej, powiedzmy tutaj, pola jeszcze do spadków. For sure. It's just that you're, if you were to try to chase this on a dump, yeah, sure, it's gonna go lower. But jeżeli byśmy chcieli to śledzić na tym dumpie, oczywiście pójdzie to niżej. How low? You have only till that trend line that we mentioned, and so you're taking a big risk if it bounces sometime early. I weźmiesz w duże ryzyko na siebie, jeżeli na przykład by było tu odbicie dużo wcześniej. To get into any kind of trade on this thing. Maybe you can go, there's a scalp trade on the 5 minute, but that's about it. Na 5-minutowym interwale czasowym może coś tutaj jest na wejście, żeby delikatnie jakieś tam miedziaki zarobić, ale I mean, if I were to go down to the 5 minute, I could probably find you a scalp trade, but I can't really find anything else. And the 5 minute scalp trade is over, right? That would have been right here. And it would have been good. It would have been I niestety 5-minutowy też już jest przestarzały. Już byśmy nie weszli na tym. Very nice trade, man. Once again. So everyone watching, come on. Go down, tick the little subscribe button. Oczywiście polubiamy te filmy, które oglądamy, które są tłumaczone. Chyba nie muszę o tym przypominać. We are pushing videos like 5 videos a week on our channel or so. Pamiętajcie, że oni mają 5 wideo tygodniowo. Także to była ta część, jeżeli chodzi o wykres, nie pozytywnie, ale coś tutaj się zarysowuje pozytywnego, jeżeli chodzi o sytuację centralnych banków do drukowania, więc zobaczmy, co się dowiemy na ten temat. And I mean, here you can see perfectly listed all the different central banks. Tutaj mamy zarysowane centralne banki, które są praktycznie na całym świecie. I jeżeli jaki mają teraz schemat easing, czyli oznacza to quantitative easing dokładnie, oznacza to, że centralne banki dodrukowują teraz pieniądze i kupują za to oczywiście obligacje Skarbu Państwa czy inne rzeczy. Nie wydarza się to tylko w Stanach Zjednoczonych czy w Europie. It's happening in Denmark, Australia. Dania, Brazylia, Australia, Rosja, macie Chiny, Korea, Indonezja, Turcja, Meksyk, Chile, Filipiny i Tajlandia. Brazil, Russia, India, China, Korea, South Africa, Indonesia, like everywhere. So Da Vinci, can you maybe share your own opinion about that and what you think that means for the financial system, and maybe also we can find a little connection to Bitcoin before we open up this picture here and show the people all the different headlines from the articles you definitely do not want to miss out. Okej, czyli Da Vinci, czy możesz nam powiedzieć, czy co się dzieje ogólnie na rynku, jeżeli chodzi o dodruk dolara, centralne banki, i czy możemy mieć jakieś tutaj połączenie z ceną Bitcoina przyszłościową? I zanim przejdziemy oczywiście do tych wszystkich cytatów z różnych mainstream media, które mówią, co się dzieje w tym momencie. Yes, well, when I was at BitConf, I pointed out that banks are basically a criminal enterprise. Zawsze mówiłem o tym, że banki to są kryminalne podmioty. And the reason why is not because inherently humans are bad. Nie dlatego, że po prostu ludzie są źli. Is just that our whole financial system is built on a means of theft. Tylko że cały system finansowy jest zbudowany na właśnie takim podłożu kradzieży. So when you build the foundation, right? Jeżeli budujemy fundację na takim czynniku. Foundation of this financial system is the currency. And if the currency, jaką jest waluta, is bad. Anything that's built on top of that will become bad for the. I pamiętajmy, jeżeli waluta jest, no niestety, nieciekawa albo zbudowana na takich fundamentach, to wszystko, co zbudujemy na tym fundamencie, będzie też, no niestety, nieciekawe. Most part. And so that's what's happened, right? So i to się właśnie teraz dzieje. Now what the banks have done, they made themselves intertwined. So that if one goes down, all of them go down. I co banki teraz zrobiły,
To jest wszystko połączone. Jeżeli jeden wielki bank padnie, wszystkie padną. I jak to robią? Poprzez kompleks derywatywów. Nie jesteśmy teraz w czasie pójść do tego, żeby sprawdzić, jak to się dzieje. I've explained it a few times in other videos, I believe. But anyways, yeah, and so. Chodzi oczywiście o kontrakty futures i inne temu typu podobne. Well, what they can do now at this point is that they can commit any crime that allows them to basically take money from people. I to, co oni robią, to pozwala im na wzięcie pieniędzy od ludzi. And then, as long as if they stop taking that money, they will collapse. I jeżeli będą przestawać drukować te pieniądze, albo przestaną brać te pieniądze od ludzi, to po prostu, niestety, cały ten system się załamie. They can continue doing so. And that's where we're at right now. They are either a bank is broke, many broke banks are broken, so they need to this easing, and so they have to continue. Albo te banki są po prostu już blisko bankructwa i dlatego potrzebują właśnie tego quantitative easing, czyli dodruku dolara w postaci repo. Tutaj czytałem też dzisiaj ciekawy artykuł na boku, dlaczego repo, a dlaczego nie weszło to do kongresu, bo gdyby zapytali o 600 bilionów, czy powiedzmy milionów dolarów, czy miliardów dolarów na kongresie, no to na pewno by nie dostali odpowiedzi tutaj pozytywnej. A za pomocą takich dodruków conocnych, powiedzmy w postaci repo, to jest już bardziej no, pozwalane, bo to nie musi przejść przez kongres. To flood the banking system with money, or else the whole thing collapses in on itself. Albo będą drukować kolejne pieniądze, albo ten system będzie niestety upadał. And of course, you know what? This whole thing, everybody wants to join all the banking systems, all the banks and all the new banks, and every small bank wants to join in and be part of this scam. I więcej banków, którzy dochodzą teraz, centralne banki czy to nowe banki, chcą być częścią tego całego skamu. I chcą być też tymi bankami, które będą uratowane przez rządy. Także najlepszym sposobem dla nich jest to, że wchodzą w derywatywy. And what the problem is with all these banks joining in and becoming intertwined with each other. I te banki razem tutaj współdziałają. Is that eventually one of those banks they'll say, okay, well, we'll let this guy collapse, right? I w końcu ktoś tutaj zacznie niestety sobie nie radzić w tym systemie i inne banki powiedzą, okej, okay, niech ten bank upada. Because it's okay, but then it starts a domino effect. Ale wtedy to zacznie się efekt domina. Don't know who's going to actually begin the collapse. I nie wiemy tak naprawdę, kto upadnie. Najlepsze jest to, że jak banki dodrukowują teraz co noc, my nie wiemy nawet do jakiego centralnego banku, czy do jakiego banku, do jakiego podmiotu idą te pieniądze. Także nie wiemy, który sobie nieciekawie radzi i który sobie nie poradzi, powiedzmy, z tym systemem, jeżeli to by miało iść dalej w tym momencie. Więc no, pamiętajcie o tym, że jeżeli macie w banku duże pokłady gotówki, to żeby na pewno trzymać je w paru kontach, bo tam jest chyba do 125, nie pamiętam, tysięcy euro, do 90 tysięcy. Wy musicie odpowiedzieć w komentarzach, nie pamiętam tego limitu, gdzie ubezpieczają daną kwotę na wypadek. Oczywiście, jeżeli miałby się zdarzyć, my tutaj nie chcemy nikogo straszyć, oczywiście też, tylko jeżeli by miał się zdarzyć taki upadek, to pamiętajcie, że Unia Europejska chyba gwarantuje taką sumę. They're freaking out and they're letting every single bank, bailing out every single bank. So I mean, let's see what happens. It just takes one thing to go wrong somewhere. Tylko zajmie jeden bank, żeby sobie tutaj nie poradził, that they're not aware of, o którym oni nie wiedzą, and this whole system collapses. I ten cały system niestety upadnie. And you know what? I just saw some interesting facts about that, and I will push within that week, maybe even tomorrow, a video about which particular bank might be the trigger. O, i MM Crypto będzie w ciągu tygodnia wyda tutaj audycję, jaki bank może sobie pewnie nie radzić. To będzie Deutsche Bank,
tak sobie spekuluję na boku, czy nie, będzie tutaj wydawał ewentualnie wideo, o jakim on myśli. Także followujcie oczywiście MM Crypto. Nie ma tu 100% pewności, ale będzie pewnie dedykowane wideo do tego efektu. Także banki są, współdziałają tu między sobą. I jeden bank może pociągnąć efekt domina za sobą i pociągnąć kolejne banki do bankructwa. They will drag all the banks down and the banks will drag the whole economy down because everything relies on that. Like nearly every car is financed by a bank. Nearly every house is financed by a bank. Dokładnie, każdy samochód, no nie każdy, ale większość samochodów są kupowane na raty, czyli bank musi spłacać pożyczki. Bank musi spłacać pożyczki za nieruchomości i muszą mieć tą płynność, bo te pożyczki są i po prostu muszą je spłacać odpowiednim innym instytucjom. I na to są potrzebne te pieniądze. Jeżeli przestaną spłacać te pożyczki, wtedy wchodzimy już w nieciekawe rejony. Nawet edukacja jest finansowana przez banki. Na pewno chodzi o pożyczki studenckie w Ameryce. You have to pay for your education basically is in huge debt. So we will talk about that more on our channel. Make sure you are subscribed to that and also to Da Vinci's channel because he's talking about. I oczywiście będziemy rozmawiać na ten temat na kanale. Przejdziemy teraz pewnie do znaczenia sceną Bitcoina. All the time as well. Da Vinci, one important thing especially for our audience. How is that maybe also intertwined with the future performance of Bitcoin? Dokładnie. Jak to się dzieje, jeżeli chodzi o przyszłościowa cenę Bitcoina. Co tutaj, jakie możemy z tego wysnuć połączenie? Do you think Bitcoin can be some kind of a safe haven for the people to rescue themselves from the consequences of the financial system inevitably collapsing? Czy wydaje się tobie, Da Vinci, że to może być właśnie takie safe haven dla ludzi, którzy chcieliby się tutaj uchronić przed tym, co czeka ewentualnie nas w przyszłości, jeżeli miałaby się ta sytuacja z centralnymi bankami pogarszać i mielibyśmy kolejny, ale to chyba już dużo większy kryzys. I do believe that people who understand what Bitcoin is will be able to rescue themselves from the consequences of this actions. Wydaje mi się, że ludzie, którzy wiedzą, czym jest Bitcoin, będą mogli tutaj się uratować z tej sytuacji. And this collapse. However, the people who don't understand Bitcoin and are very the layman kind of people who don't really want to deal with technology, handling their own keys. Ale ludzie, którzy są mniej techniczni, którzy nie wiedzą na ten temat wiele i nie chcą mieć nic do czynienia, powiedzmy, z taką technologiczną ciekawostką, która już działa od 10 lat, można powiedzieć. This is not probably the best choice for them because they can end up losing a lot more money. I wtedy oni mogą stracić dużo więcej pieniędzy. With bitcoins because it's a little bit still complicated for the average person to use. Bo pamiętajmy, że nadal to jest skomplikowane dla zwykłej osoby, która by mogła się dołączyć do tego systemu. However, for us, it's a great safe haven because there are still a lot of people who understand what Bitcoin is. Ale dla nas to jest taki safe haven, którzy rozumiemy, czym, albo my rozumiemy, czym to jest. And understand how to use it and still have a lot of cash on the side. I mamy też nadal troszeczkę gotówki na boku. And a lot of money to deploy into Bitcoin should things start to get worse. I możemy się zastanawiać nad tym, czy nie wejść w Bitcoina, jeżeli widzielibyśmy, że sytuacja na rynku czy w ekonomii na całym świecie się pogarsza. So you can imagine a world where what happens is that the financial collapse starts to occur. I możesz sobie to wyobrazić, co się wydarzy, gdy takie coś się zadzieje. And because Bitcoin is a 24/7 market. Dlatego, że Bitcoin to jest market 24/7. To jest często pytanie zadawane przez was też. Dlaczego ludzie mieliby kupować Bitcoin albo krypto w czasie kryzysu? I tutaj świetną odpowiedź będziecie się mieć na to. Nie wiem, czy się zgadzacie z nią, czy nie. Także w komentarzach możecie dać na ten temat więcej ze swojego albo ze swojej opinii. Most people will say, okay, well, you wake up on Monday and you're broke. I większość pewnie powie, no i co, budzisz się w poniedziałek i zobacz, cena spada. No. On the weekend, like, we will see Tether, like, the value of Tether dropped like a stone. I jeżeli wszyscy mieliby wchodzić w Bitcoina w weekend, zobaczymy, że wartość Tethera nagle spada, bo wszyscy wychodzą z Tethera oczywiście. But Bitcoin go up like crazy. I Bitcoin w tym samym czasie idzie dużo wyżej. During the weekend,
And it's pretty clear what's going to happen on the Monday. I wtedy wiemy, co się wydarzy w poniedziałek. Yes. Right to the stock market, so. I jak giełda się obudzi. So, yeah, you'll be way ahead of the curve. Także będziesz dużo wcześniej niż inne instytucje, jeżeli oczywiście będziesz zwracał na to uwagę. Very much so. And that's the what you said. The people have to know what Bitcoin is. That's the first point. You have to know how to store your private keys. Dokładnie. Pierwsze musisz wiedzieć, czym jest Bitcoin, jak przechowywać prywatne klucze. There's a ledger link in the description down below if you want to store them on the cold wallet. If you want to trade them safely. I jeżeli chcesz tradeować, tak samo. There's a link to Pandora's wallet in the description down below. And there's a second thing. You have to implement that deep trust into Bitcoin. You have to fundamentally understand at least the basics, the high level of the of the. I drugą rzeczą jest to, że musisz fundamentalnie zrozumieć też, co tutaj się dzieje. Dlaczego przerywana jest ta audycja? Bo często reklamy się pojawiają ostatnio u MM Crypto i muszę tutaj te reklamy przewijać. Nie było ich tyle wcześniej, więc sorry, jeżeli czasami jest przerwa w nagrywaniu. O, on tutaj mówi, że trzeba też zrozumieć o fundamentalnej sprawie. The techniques behind of the technology behind Bitcoin, and once you do that, you will understand that the price is going down is only temporarily. I musisz zrozumieć to, że cena Bitcoina spada tylko tymczasowo. And you will be aware of the true values of Bitcoin and not gamble everything away. What we are preaching the whole time, because we are trading every day. I co my tutaj nauczamy każdego dnia, bo my tradujemy. But we are not trading with our whole portfolio. Ale nie tradujemy całym portfolio. We are trading with a small cut, trying to outperform the market, and the biggest part is our holding portfolio. I drugą częścią naszego portfolio to jest oczywiście hodl. That being said, czyli długoterminowa inwestycja. Jeszcze na koniec zobaczmy te tytuły, które tutaj przeczyta. Very quickly only to show this headlines here, just a few of them, and you can see like it is public information. You can... To jest wszystko dostępne publicznie. Widzimy, że Brazylia na przykład swoje stopy procentowe obniża do 4,5%. Widzimy, że będziemy tutaj już poniżej stopy procentowych w Banku Anglii na początku 2021 roku, jeżeli będzie to tak działać dalej. Oczywiście mamy też Bank of Russia, mamy też tutaj problem, jeżeli chodzi o cięcie też stóp procentowych, więc cały świat tutaj widzimy niestety sobie tak no, nieciekawie radzi pod względem tego dodruku. Okej, czyli z tej audycji dowiadujemy się, że Bitcoin może jeszcze spaść oczywiście, ale może warto się zastanowić, gdy jest wiele krwi na ulicy. Jeżeli wierzymy oczywiście w Bitcoina i to, co nam oczywiście tutaj pokazuje przez lata, no to wtedy może warto się zastanowić jako ratunek, safe haven do tego, co się dzieje poza rynkiem Bitcoina. Ale tutaj to zostawiam do waszej analizy. Mi tutaj już nic do tego. Ja przekazuję informacje i mam nadzieję, że ta informacja była wartościowa. Jeszcze raz wspaniałego wieczoru i pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.